Szymon, przed Wami mecz z Arką Gdynia. To będzie mecz przed własną publicznością, Twój kolejny mecz w pierwszym zespole. Bardzo szybko wtargnąłeś do tego pierwszego zespołu. No tak, udało się tutaj właśnie przede wszystkim wbić się do pierwszego składu od razu. Ciężko na to pracowałem na treningach, pokazywałem trenerowi, że na to zasługuję, no i tak on wybrał i bardzo dobrze się z tego cieszę. Jak oceniasz swoje dotychczasowe występy w Miedzi Legnica? Ciężko powiedzieć. No, myślę, że jakiegoś na pewno stresu przed debiutem nie miałem, no ale od oceniania mojej gry przede wszystkim jest trener. Ja tam jakąś swoją ocenę mam, ale no, już zostawiam dla siebie. Skoro nie miałeś stresu przed debiutem, to na pewno też nie masz stresu przed tym sobotnim meczem z Arką Gdynia. Trener dzisiaj powiedział, że to będzie bardzo wymagający przeciwnik, ale będzie można z nim zagrać otwartą piłkę. Na takich rywali czekacie? Na pewno Arka właśnie będzie chciała grać otwartą piłkę, będą chcieli też zdobyć tutaj jakieś punkty, mam nadzieję, że na to nie pozwolimy, mamy też swoje cele, musimy właśnie zdobyć te punkty, bo na razie jest ich mało, no i będziemy chcieli to właśnie tutaj wykorzystać, że gramy przed swoją publicznością i to mam nadzieję da trochę skrzydeł. Nie ma troszeczkę takiego jakiegoś załamania u Was w szatni, bo bardzo chcecie to widać na boisku, ale do tej pory nie wychodzi. Jak to wygląda teraz w szatni między Wami? No, zgadza się, bardzo chcemy, może czasami aż za bardzo, no ale tym się możemy przejmować. Taki mały kryzys tutaj właśnie jest w naszych szeregach, ale prędzej czy później przyjdzie taka pasta wygranych i mam nadzieję, że właśnie to nastąpi już teraz w tym meczu, to przełamanie i będzie z górki. Szymon, gracie bardzo dobrze. Ostatnio widać również na boisku, że bardzo Wam zależy na tym, żeby wygrywać mecze. Niestety nie udaje się. Co Twoim zdaniem jeszcze trzeba zmienić w grze całego zespołu, żeby przyszły te zwycięstwa? W grze Miedzi nie trzeba zmieniać nic. Gramy bardzo dobrą piłkę. Tylko trzeba to właśnie zamieniać na wynik, na te gole, które są tutaj właśnie najważniejsze. No i myślę, że to wszystko. Ciężko gra się w pierwszej lidze jako obrońca? Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest źle. Dotychczas kogo najbardziej docenisz z tych zawodników, których miałeś do pokrycia, do zatrzymania? Bo ja wiem, większych problemów żadnym nie stwarzał, ale myślę, że w tym ostatnim meczu mogłem tam parę razy się lepiej zachować i zapobiec paru dośrodkowaniom czy jakimś tam podaniom. Wnioski są już wyciągnięte i teraz zachowasz się tak, jakbyś tego sobie życzył. Oczywiście, że tak.